WZ-111 model 5A to jeden z bardziej zapomnianych dziesiątych tierów w World of Tanks. Nie było tak jednak zawsze, ponieważ wiele lat temu był to topowy czołg w grze, wykorzystywany nawet w kanówkach. Wszystko zmieniła jednak premiera obiekta 277, który jako pojazd szybszy i lepiej opancerzony zdominował pola bitew. Zobaczmy, czym jeszcze różni się wz -a i czy jest jakikolwiek sens nią dalej grać. Zaczynamy giercowanie i na początek wpadła mapka Himmersdorf. Losowanie jest trudne, bo mamy same dychy. Na szczęście te dwie arty nie powinny tutaj mieć takiego łatwego życia, więc może chociaż one będą miały troszeczkę gorzej. Pierwszy C to nasza 140, jest jeszcze STB. Estebek. Wybrałem STB'a, bo jednak widać było jego kadłub, a 140 pokazuje swoją wieżyczkę. No i kiedy tutaj walczymy w tym okienku, można by było troszeczkę pogadać o samym pojeździe. Więc powiedziałem Wam, że jest wolniejszy od obiekta 277. Jest słabiej opancerzony, szczególnie na wieży, bo tutaj wieża, zobaczcie, ma takie dwa włazy i one są do przebicia. To jest największy kłopot. Ale to nie jest też tak, że ten pojazd ma same minusy. Ma też niektóre rzeczy lepsze. Jedną z nich na pewno jest dpm. WZ ma około 300 dpm więcej, więc jeśli chodzi o strzelanie, szybkostrzelność, tutaj mamy pod tym kątem lekką przewagę. Kolejny istotny element to jest opuszczanie działa, które przydaje się właśnie w takim okienku. Mamy tutaj 7 stopni opuszczania, a w konstrukcji radzieckiej jest to 5,5. Także mamy tutaj na pewno kilka przewag, a jeszcze oprócz tego dochodzi nieco krótszy czas namierzania. Udało mi się bardzo fajnie zmylić tego STBK i teraz jeszcze go wysadzamy. Ten gościu to był trochę taki aktor. Po wyjcie multi, ile mu zapłaciłeś? No. Chyba całkiem dużo, skoro tak wyjechał, ale naprawdę no niesamowite było, co ten gość odwalił. Bardzo dziwny plan, dziwna taktyka. Skończyło się to dla niego fatalnie. Po prawej stronie widzimy KPZ i grilla. Żadnego z nich nie mogę na razie upolować. Musieliby się ruszyć, ale mamy inny cel. Jest to chiński light, który wpakował nam się pod lufę. Może zaraz nawet padnie, choć chyba będzie za szybki. Ta, za szybki jest. Kurde, szkoda. Ale tak czy siak jest elegancko i możemy jechać dalej pod zamkową. Coś tutaj może być, no na pewno 140 prędzej czy później. Na nią się nastawiam. Ona może być po prawej stronie. Oj, ma świetną pozycję. Ma naprawdę bardzo dobrą pozycję. Co zrobiłem, to zadawałem pocisk kumulacyjny i chciałem szybko strzelić po dachu, po garnku, niestety się nie udało. Teraz gościu się przemieszcza i to jest moment, kiedy ja też się przemieszczę. I postaram się go troszeczkę tutaj zablokować. Czy dostanę z lewej strony? Hmm. Wygląda na to, że chyba nie dostanę, ale 140 raczej tutaj wyjedzie mi podcelownik. Zmienię pocisk na zwykły. A to dlatego, że no łatwo strzelić za zero po prostu. I, I nie chcemy tutaj tego uświadczyć. O, pięknie w tył dostał. No, jeśli chcemy go podpalić, to trzeba byłoby bardziej strzelić na pewno w tył. Zmienię pocisk na Heka. O kurde, ale słaby hajek. 282. To nie był dobry plan. Pomyślałem sobie, a dobra, spróbuję. Ale teraz naprawdę żałuję. Ok. Przebicie tej arty 21 było trudne od frontu. Widzieliście, że była cała nam pomarańczowo. No to faktycznie był mały kłopot. Damy mu gąskę, aby już tutaj nie uciekł. Leopard mu daje chyba jeszcze jeden strzał i jeden jadam. Tak mi się wydaje, że tak się to już zakończy. Super, zdjęty. Jak widzicie działo przyjemne, szybko skupia, ładnie stabilizacja wygląda, a nie ma wcale bogatego zestawu. Zobaczcie wzmocnienie stabilizator dosyłacz. Celowo oczywiście gram w miarę oszczędnie, bo wiem, że nie lubicie, kiedy gram na fioletowym wyposażeniu itd. Wolicie oglądać takie bardziej dostępne, popularne. No i co? Pojazd zachował się bardzo fajnie, ale mieliśmy sporo szczęścia z tym STB-kiem, który. No, zagrał totalne warzywo, chyba mu się śpieszyło. Także pierwsza bitwa udana, czas na drugą. Kurka wodna, teraz wam powiem, że mam niesamowitego farta, znowu miasto, ale do tego losowanie jeszcze na ósemki i jest tylko jedna dycha, tak naprawdę, bo arty nie liczę. Losowanie marzenie, więc tutaj musi być jakiś grubszy wynik, bo jak nie, to jestem pomidorkiem. Miałem nadzieję, że damy jeszcze drugą pechę w tego lajta, bo prosił się o wpiernicz, niestety nie wyrobiliśmy się, PZ był szybszy. Ale jeszcze jest szansa, że złapiemy kogoś tutaj na dojeść. zobaczmy. Nie, nic z tego, jest Conqueror świetnie ustawiony, ale moje pociski kumulacyjne powinny go zjeść. No właśnie, to jest jednak 340 penetracji. Powiedziałem wam o różnicach między 277, który jest konstrukcją popularniejszą, no ale pamiętajmy, że 277 to jest kurde bestia. Ten czołg też moim zdaniem taką bestią y, może być odpowiednio wykorzystany. No bo jednak 340 penetracji na kumulu to jest mnóstwo. To jest bardzo, bardzo ładna wartość, która pozwala Ci dziurawić wiele czołgów nawet świetnie ustawionych. No tylko trzeba trafiać, tutaj ten Conqueror akurat się ruszył i 7 też mi się ruszył, więc te pechy nie weszły. Ale jeśli wyjadą jeszcze raz troszeczkę na dłużej, to to może się skończyć dla mnie sukcesem. Stoję w tym, <gurde> kurde, nietypowym miejscu, bo tu mamy połamane drzewo i liczę na to, że jakoś tutaj damy radę zmieścić pocisk w Conquerora, który robi Sade Scrapa. On jest stokowy, ma stokową wieżę, stokowe działo, na pewno nie jest zbyt groźny, także mam nadzieję, że właśnie coś tutaj się wydarzy z tym Conquerorem. Niestety na razie gościu się nie pcha. Mamy za to tutaj kolejnego pacjenta, którego strzelimy na lewo yy, i wejdzie. Na środku pojawiło się T103, jest tam jeszcze, widzę, ten TEDek chiński, więc tutaj faktycznie wrogów troszeczkę na tym środku jest. Zastanawiam yy, się, czy powinienem teraz sfokusować tą flankę, czy właśnie bardziej skupić się na środku, bo jeśli środek padnie, czuję, że może być bardzo źle z moją bazą. Yy, co! Co jest kurda! Ten odcinek jest jakiś szalony, ja pierniczę. Ten STB, teraz ta arta nie widzowie, tu wszyscy opłaceni są. Ten odcinek kosztował mnie widzowie. Przyznam się, 1000 zł. Zapłaciłem 1000 złotych, żeby przekupić artę, przekupić tego STB-ka. Odwdzięczcie się proszę, zostawcie apkę w górę. Żeby pokryć to jakoś, co nie no. Nie mówię, że 1000 zł zarabię za ten odcinek, no bo nie ma takiej opcji, ale... Może zdychę i będzie, kurde, na pokrycie kosztów, bo masakra, tylu graczy przekupić to jest kosmos. Chcę pokazać, że ten czołg jest, wiecie, taki zarąbisty, kurde, nie ma to tamto. No i co? I niestety nie udaje mi się nic teraz trafić, kurde, czas na zezy. Ten Testo 3 chyba jest trochę nieświadomy tego, że ja tu jestem, w ogóle jakiś taki w innym świecie. Kolejny, kurde, aktor. O odcinek z aktorami, widzowie. Zawsze chciałem zostać aktorem. Teraz wam pokazuję jak można zostać na tym odcinku. Mówię, ten to trzy w ogóle jakiś nieświadomy tego. Nie wie z kim walczy, że tutaj miałem czołg 10 tieru. No i moi drodzy zjadłem go. Zjadłem go jak kanapkę. Cieszę się trochę, że zająłem się tym środkiem, bo prawa strona się dobrze trzyma. A jednak tutaj no, wyglądało to źle. Wyglądało to źle i dobrze było się tym zająć. Teraz jeszcze odbiliśmy strzał która ma potężną lufę, no to jest dość imponujące. Ale ta prawa wygląda już źle. Ta prawa wygląda już naprawdę słabiej, więc trzeba się tym tematem zainteresować. Jadę do 95 On się chyba wyłączył. On chyba na awku jest. Gościu, czy ty jesteś tu? Halo? Halo, żyjesz ty w ogóle? Czy nie bardzo? Yy, zbiorniki. Oj, trzeba uważać na zbiorniki. Nie, nie, to nie ma, nie ma lipy ze zbiornikami. To się może zawsze źle skończyć. Pod pałą jakąś i, i tak dalej. Isa 7 lejemy. Dostał w i Idealnie byłoby zająć pozycję za nasypem, ale też martwię się widzowie o po prostu kapa wam powiem. Martwię się o tego kapa, żeby mnie nie skapowali. Wyrwałem ten pocisk od konkurora jak bot, na szczęście IS się odbił. I tak jak mówię, przyjmują mi bazę, jednocześnie no muszę tutaj ogarniać. Oni chyba nie będą kapować, będą jechać po nas dalej, więc robimy damage. Robimy robotę, robimy swoje uszkodzenia. Okej, okay. musimy ogarnąć jedną flankę przynajmniej. To jest bardzo ważne, żeby chociaż jedna flanka była wygrana, żeby nie było tak, że będziemy walczyć na dwa fronty. Niestety z tego co widzę, tutaj trzeba już walczyć na dwa fronty. Te 9-5 wyjechało. Te 9-5 wyjechało i kolego. Skończysz go? Nice, dobra, idziemy do przodu. Dawaj do przodu, do przodu, bo cię objadą. Ja wiem, że go trochę zablokowałem. Powiecie, multi nie blokuj kogoś, ale podaję powód, bo on nie widzi tego, że mamy problem na plecach. Musimy się ruszyć, kurde. Tutaj liczą się teraz wszystkie sekundy, żeby nie było problemu z plecami. No, niestety, jeszcze mi do pechę Isem 7. Szkoda. Mamy Jocha tutaj. No, chyba już nic więcej nie zrobię. No, tutaj mnie leje ten. Joch, z prawej jadł. Jak go zignoruję, pomogę te 95 to też nie wiem, czy to będzie takie dobre. Postaram ci się pomóc, kolego. Nie chcecie blokować, żebyś się nie obraził na mnie, czy rapor raportował mnie zaraz. Będzie raportowany multino, no i mamy Jocha na plecach. No tutaj to już. Game over. Jedna pecha może... Nie, nawet nie dałem. 8090 uszkodzeń. Ja pierniczę, no wynik zarobisty. No wynik petarda, ale czajcie ile tu można było jeszcze zrobić? Oni mają 6000 życia, ja tu mogłem zrobić. Kurna, 14 tysięcy. 14 tysięcy do zrobienia było. To mogła być moja najlepsza bitwa w życiu. No Takich bitew oczywiście, gdzie sowo mogłaby, występuje, no jest wiele. Ale najważniejsze jest to, że po prostu. No nie dogadaliśmy się z tym T95. Szkoda, że mi nie pomógł bardziej z tym Isem Conquerorem, bo mm, ja chciałem chociaż jedną frankę wyczyścić. No nie udało się. Kurde szkoda. No nic, nie ma co płakać wyniki tak jest y, chyba fajny, pokazał właśnie szybkostrzelność, moc tego pojazdu. Teraz jeszcze tak sobie pomyślałem, że pokażę Wam, ten T95 zrobił tylko 3 strzały dwa z przebiciem. Właśnie najgorsze jest to, że się z nim nie dogadaliśmy. Gdyby on lepiej ze mną współpracował, to można nawet było wygrać, tak mi się wydaje, no ale już trudno, idziemy do tej trzeciej bitwy. Trzecia bitwa będzie na mapie Elhalów i tutaj nie mamy już tak dobrego losowania. Są same dychy, dwie arty, także trzeba uważać na głowę. No, i teraz plan jest taki, aby popatrzeć na prawo i dostrzec kogo jocha obiekta. No, i jest tutaj na pewno grubsze towarzystwo. Wyszliśmy delikatnie na plus, wylosowało nam sześć więcej, ale to nie ma co się cieszyć, bo to wcale nie jest taka dobra wymiana, prawda. Najważniejsze jest to, że nasz IS7 ma fajną pozycję w sektorze A1. Yy, także rywale będą troszeczkę przyblokowani w tej bitwie, wydaje mi się. Ja bardzo chciałem tego jochać, diabnąć powierzę, no ale niestety nic z tego. Także tutaj zastanawiamy się, co tu zrobić, jak tutaj wojować. Yy, E5 dostała w donną płytę, ale taka wymiana to mówię, to nie ma sensu. Pecha za pechem? Nie, nie, nie. Tak się gra jak się chce zrobić yy, średni damage 2000. My musimy pójść na nieco lepszy plan, lepszą taktykę. Może coś takiego. Takie granie tutaj na wieżyczkę, tylko są dwie arty. One jeśli tutaj powiedzą multi, dzień dobry, no to ja mam przerąbane, więc to jest taki plan raczej na chwilę. Tym bardziej na chwilę, że EBR jest na moich plecach. Co on tutaj robi, nie mam pojęcia, co on odwala. Zamaniane. Czy możemy mu zdjąć opony? Pewnie się da. Pewnie się da, szczególnie jakby wjechał. Mm. Nie, kurde, nie, nie, nie. Wo wow, wow, jak pancer! Sporo szczęścia teraz mieliśmy. Um. No nie, no ten Eber za szybko jedzie. Jeszcze ten Centurion mi tam wpakował wp się w celownik, widzieliście? To już w ogóle mnie zmyliło, nie wiedziałem co robić. Czy strzelać szybko, czy zatrzymać się na dłużej? To jest takie miejsce, gdzie 7 stopni opuszczania może się przydać i pomoże mi to złapać bicie na E5. O, to byłoby obiektem 277 trudniejszy do zrobienia, a tym czołgiem da się. I mamy go dzięki temu na hita. On chyba dalej nie jest świadomy tego, że ja nie jestem aż takim botem. Czasami właśnie wykorzystanie terenu może Ci pozwolić zrobić wynik, tylko trzeba chcieć, trzeba wiedzieć jak. I tutaj pokazaliśmy to fantastycznie. Joch wyjechał jak paść pod lufę. Nasi widać, że na tej flance raczej Ugrają tą sytuację, choć, no, jeszcze jest ten badger, tak. No, Badgera nie można lekceważyć, bo to jest jednak potężny pojazd, jeśli spotkamy go od frontu. Jest jeszcze dzikus, dzikus, który chyba zdejmie nam sojusznika. Nie, to była jedna karta. Dzik chyba nie trafił, nie przebił, kurde, ale to się często zdarza dzikiem w tych czasach. To nie jest już takie niesamowite, no, jednak dzik wiadomo, jak sobie dzisiaj radzi w ocie, no, już znacznie gorzej. Centurion nie ma takiej dobrej pozycji. Ja też nie czuję się na tyle pewnie, aby tutaj podjechać. No i ten baczard. Baczet, który rozwali nam totalnie szyk. Zobaczcie, że Centurion padnie i nie wiem, czy padnie. Ja tutaj nie mogę zostać. Ja tu nie mogę zostać, ponieważ będę sam. Muszę dołączyć do obiektu 705, tak abyśmy w dwójkę w razie czego walczyli, bo samotny to ja będę zbyt łokołem kąskiem dla tej armii wrogów. I7 z Dio Badgera. świetna wiadomość. No i teraz byłoby dobrze, co zrobić, to pomóc z 277, który nawet nie mierzy we mnie, bo tak się skupił kurde na IS-7. Obiekcik wychyla, może przyjąć na siebie uderzenie. Byłoby super, przyjął. I teraz jeszcze moja pecha w gąskę cudownie. Ktoś powie teraz, Multi, skończ go, szybciej przodujesz. Niby tak, ale jeszcze jest i Tidzik, więc trzeba, mówię, to rozegrać rozsądnie, bo ich tutaj naprawdę jest Multum dzik robi side-scrapa, a tu ma garnek. No właśnie. No właśnie. Garnek, który przecież dostał nerfa, co nie? Ten punkt został osłabiony przecież drastycznie, więc teraz tam jeszcze łatwiej wchodzi. To nie było zbyt trudne. Nawet dla takiego noba jak ja. Tutaj po lewej stronie mogę mieć Jocha, ale Joch ma 251 życie, więc nawet tak mi pecha zapowiedzmy 360, 400 czy coś takiego. To ja zbieram jadę dalej i się nie cackam, nie boję. Nie ma się czego bać. Nie ma, nie ma powodów do strachu. Zdejmijmy sobie, słuchajcie, tego gościa w obiekcie. A potem powiedźmy po Batchata, Tak będzie chyba najrozsądniej. 6HP to ładuje HK No. Dlaczego HK No, tak jest pewniej. No i mamy tego badczata. Ruszam się, żeby mu troszeczkę utrudnić strzelanie. No i dobra. Możesz mnie zdjąć, już mi nie zależy i tak. Ale no jak możesz to mnie nie zdejmuj. Jak możesz, to mnie oszczędź. No i wyjedzie pod Lewandowskiego. Lewandowski. A, nawet EBR był szybszy. Super. 5,500. Bardzo dobre trzy bitwy. Ja jestem zadowolony po tej prezentacji pojazdu. Pokazałem chyba, że ten pojazd naprawdę. Jeśli wiem jakie ma tutaj, czyli właśnie to lepsze opuszczanie, wciąż fajna mobilność, gorsza niż 277, ale dobra. Do tego ten DPM to Jak się dobrze ustawisz, to tylko strzelasz i 500, 500, 500, a przebijanie to jest łatwa sprawa, kiedy masz 340 penetracji. Także ja WZT lubiłem, kiedy ją wprowadzili do gry, i lubię teraz, kiedy jest w grze. Niedoceniana, uważam, zapomniana, choć też rozumiem, dlaczego tak się dzieje, i wam powiedziałem. Także to były trzy bitwy na WZE. Mam nadzieję, że Wy również w komentarzu wyrazicie swoje zdanie o tej. Maszynie, czy jest według Was spoko, czy macie ją gdzieś, może planujecie ją kupić. Pamiętajcie także, że jest jeszcze wersja druga tego czołgu, ona nazywa się Shilin, ona była dostępna na aukcjach. Różni się tym, że zieje ogniem, ale parametry ma identyczne. Także, jak coś jeszcze go możecie też spotkać rzadko po rzadko, ale da się w bitwach. Tyle, moi drodzy, ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa Pa.